Siema YouTube, dzisiaj opowiem Wam o czymś, co nazywa się G-flux i nie ma to nic wspólnego z punktem G. G-flux, inaczej energy flux, jest to bilans między dostarczoną energią a wydatkowaną energią. Idea tego przepływu, tego właśnie G-fluxa jest taka, że im więcej aktywności i też od razu więcej dostarczonych energii, tym tak naprawdę lepiej dla nas. Ale dlaczego tak jest? Przecież zero kaloryczne to zero kaloryczne, surplus to surplus, deficyt to deficyt. No trochę tak, ale kurwa nie do końca. Badania wykazują, że zwiększenie aktywności, zwiększenie spożywanej energii w ciągu dnia może pozytywnie wpłynąć na kompozycję naszego ciała, może przyczynić się do rekompozycji, czyli jednoczesnego spalenia tkanki tłuszczowej i budowania masy mięśniowej, albo budowania masy mięśniowej bez odkładania się tkanki tłuszczowej, co spowoduje i tak zmniejszenie procentowej tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Idealnym tego przykładem są olimpijczycy, zwłaszcza lekkoatleci czy sprinterzy. Te osoby, trenując po 16, 20 albo nawet więcej godzin tygodniowo, pamiętajcie, że ich głównym celem jest wynik, nie wygląd, ale mimo wszystko każdy z nich ma niski poziom tkanki tłuszczowej i jest to właśnie efekt uboczny takiego ogromnego wysiłku przy równoczesnym dużym spożyciu ilości kalorii. Przykładowo sprinterzy mają około 8 do 10% tkanki tłuszczowej. To samo tyczy się kolarzy. No i tak jak właśnie powiedziałem, to jest jedynie efekt uboczny. Ja, patrząc na swoich podopiecznych, patrząc co się dzieje, również mogę to potwierdzić. I według mnie jest to najlepszy sposób dla tak zwanych skinny fatów, czyli ludzi, którzy nie mają za dużo masy mięśniowej, a mają trochę nadmiaru tkanki tłuszczowej, to właśnie zwiększenie tego wysiłku i jednocześnie zwiększenie podaży kalorii. Zanim przejdę do konkretów, pozytywów tego działania, przedstawię Wam pewien przykład. Mamy takiego typowego Jasia. I Jasiu ma trzy opcje. Jedna to jest zupełnie nic nie robić, w ogóle zero żadnej aktywności i powiedzmy, że jego zapotrzebowanie będzie wynosiło około 2000 kilokalorii. Jak wiemy, z wiekiem dochodzi do atrofii tkanki mięśniowej, więc no nie do końca 0 to 0, bo teoretycznie jedząc na zerze kalorycznym nie powinien spalać tej tkanki mięśniowej, ale z wiekiem właśnie to się dzieje. Druga opcja, Jaś zaczyna chodzić na siłownię, ćwiczy 3-4 razy siłowo i do tego powiedzmy raz chodzi sobie na spacer w ciągu tygodnia. Jego zapotrzebowanie rośnie do 2500 kilokalorii. I w tym momencie Jaś daje bodziec do wzrostu masy mięśniowej, a także zwiększa przepływ tej energii. I już jest w lepszej pozycji właśnie dla zarówno budowania masy mięśniowej, jak i spalania tkanki tłuszczowej. No i mamy trzecią opcję, czyli Jaś chce być koksem, chce być dzikiem i zaczyna chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu, do tego 2 razy w tygodniu robi interwały, raz robi aeroby i codziennie stara się przemierzać 10 km z buta. Jego zapotrzebowanie rośnie do 3000 kilokalorii. No i powiedzmy, że Jaś zbudował już niezłą masę mięśniową i chce zacząć robić redukcję. No to żeby zacząć robić redukcję, ucina te standardowe 500 kalorii. No i co się teraz dzieje? Gdyby Jaś uciął 500 kalorii z 2000, to będzie miał deficyt na poziomie 20%. Gdy zrobi to mając zapotrzebowanie 3000 kalorii, już ten deficyt będzie rzędu 15%. Także o 5% ten deficyt będzie mniejszy, a rezultaty będą o wiele lepsze. Teraz podam 10 argumentów za tym, dlaczego właśnie warto jest robić więcej i jeść więcej. Pierwszy to większe zapotrzebowanie kaloryczne i więcej dostarczanych kalorii da nam też większą ilość mikroskładników, makroskładników, przez co też organizm będzie lepiej odżywiony. Drugi to właśnie ten mniejszy szok dla organizmu, czyli właśnie niby 500 kalorii utniemy, ale będzie to mniejszy deficyt niż w przypadku jakbyśmy mieli mniejsze zapotrzebowanie. Kolejny argument to lepsza wrażliwość insulinowa, a co za tym idzie, organizm będzie zarówno lepiej redukował tkankę tłuszczową, jak i budował masę mięśniową. I do tego poprawi się partycjonowanie makroskładników, czyli będziemy lepiej wykorzystywać dostarczane pożywienie. Kolejny, czwarty argument jest to lepszy rozwój ogólny. Czyli wiadomo, jak będzie trenował siłowo, no to zwiększy siłę, zwiększy masę mięśniową. Jak dorzuci do tego jakieś aeroby, interwały, czy no zwał jak zwał, to poprawi od razu kondychę, wytrzymałość, a co za tym idzie, będzie lepiej produkował ATP i będzie potrzebował na przykład mniej czasu między seriami, żeby się w pełni zregenerować. Kolejny, piąty argument jest to szybsze i lepsze przyzwyczajenie centralnego układu nerwowego. Otóż dokładając aktywności, i zaraz powiem jak to zrobić, to dokładając aktywności ten centralny układ nerwowy będzie się cały czas przyzwyczajał, no bo musi to zrobić po prostu, no bo wymagamy tego od niego. I tak samo możemy nauczyć mięśnie do pewnego wysiłku, do przyzwyczajenia się do pewnego wysiłku, tak samo możemy to zrobić z centralnym układem nerwowym. Także centralny układ nerwowy będzie po prostu lepszy. Co za tym też idzie, przy okresach z mniejszym wysiłkiem będziemy się lepiej regenerować, bo centralny układ nerwowy właśnie będzie przyzwyczajony do większego wysiłku w ciągu tygodnia. Szóste to lepsza regeneracja. Po pierwsze ze względu na to, że dostarczamy więcej mikro i makroskładników, a po drugie, że wysiłki o niskiej intensywności, czyli tak zwana aktywna regeneracja właśnie może wspomóc tą regenerację. Siódmy argument jest to rekompozycja. Oczywiście nie u każdego będzie zachodzić, im człowiek jest bardziej początkującym, tym będzie mu to łatwiej zrobić, ale mimo wszystko dodanie aktywności, dodanie kalorii w diecie może właśnie poskutkować tym, że możemy budować masę mięśniową i redukować tkankę tłuszczową jednocześnie. A że jest to możliwe, to mówiłem o tym tu. Kolejny, ósmy argument jest to argument za tym właśnie, że będzie lepsza regeneracja i zarówno też lepiej to wpłynie na nasze zdrowie. Otóż będzie lepsze dotlenienie organizmu i będzie lepiej pracował układ sercowo-naczyniowy. Dziewiątym punktem jest zwiększenie metabolizmu. Oczywiście więcej aktywności, więcej spalonych kalorii da nam większe zapotrzebowanie. Dziesiątym punktem jest lepszy tak zwany protein turnover. Znaczy to, że więcej dostarczonego białka będzie wykorzystywanego, a mniej białka będzie degradowanego. I okej, teraz jak się za to zabrać, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy się po prostu nie zajechali, nie przetrenowali. Potrzeba zacząć powoli, tak jak ze wszystkim, tak jak na redukcji ucinamy te kalorie powoli, na masie dodajemy powoli, tak tutaj trzeba po prostu dodawać tej aktywności z biegiem czasu. Czyli przykładowo jesteśmy na masie, albo jesteśmy na utrzymaniu. Idealnie właśnie byłoby to robić na utrzymaniu. To dokładamy z tygodnia na tydzień albo co 2 tygodnie jakiejś aktywności. I nie musi być to intensywna aktywność. Jeżeli już mam na przykład 4 do 5 razy trening siłowy w tygodniu, to na przykład dorzucam do tego raz interwały w tygodniu. Trzymam tak powiedzmy przez tydzień, 2 i do tego na przykład dorzucamy 1 sesję aerobów do 30 minut w tygodniu. Znowu trzymamy to i na przykład dorzucamy jakieś lekkie zajęcia ze stretchingu czy coś bardziej rozluźniającego jak na przykład yoga. Do tego staramy się właśnie na przykład robić więcej kroków w ciągu dnia, być bardziej aktywni w ciągu dnia i tego się trzymamy. Jeżeli jesteśmy na przykład na redukcji i wiadomo, zwiększamy aktywność z biegiem czasu, to dokładając kalorii i przechodząc na masę, niekoniecznie musimy właśnie ucinać tą aktywność, tylko zostawić ją na takim poziomie, żeby nam to odpowiadało, żebyśmy właśnie byli w stanie się regenerować, żeby to nie wpływało negatywnie na treningi siłowe, czyli właśnie na przykład interwały ograniczamy do 1 sesji tygodniowo albo nawet do 0, a bardziej skupiamy się na tej aktywności mniej intensywnej, czy nawet z zerową intensywnością, jak na przykład chodzenie. Także jak widzicie, jak we wszystkich sportach więcej znaczy lepiej tak naprawdę, tak w kształtowaniu sylwetki też to może znaczyć. Tylko że trzeba to po prostu zrobić z głową w odpowiedni sposób. Jeszcze podam na swoim przykładzie, jak to u mnie wyglądało razem ze zdjęciem zamieszczonym. Miałem zawsze tak naprawdę w wakacje mam taki okres, że mam dużo więcej aktywności i często zdarza mi się, że tej diety nie trzymam tak restrykcyjnie. I miałem wakacje, trenowałem po 5-7 razy w tygodniu siłowo, do tego robiłem aeroby, interwały, jadłem średnio po 3,5 tysiąca kalorii, w tym jeszcze miałem 1 albo 2 cheat meal tygodniowo. No i forma mi się trzymała, wyniki siłowe się poprawiały, lepiej się czułem, lepiej się regenerowałem i po prostu czułem się niezniszczalny. Także jeżeli będziecie to robić stopniowo, to może Wam to przynieść korzyści, zarówno jak i w kształtowaniu sylwetki, jak i w zwiększeniu, poprawieniu wyników sportowych. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro!